Także ostatnia ewolucja do 500 milionów expa. Cześć, z tej strony Diltek. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. I dzisiaj udajemy się w nieznane. Dlaczego? To za chwilę praktycznie się dowiecie. Ponieważ dzisiaj wbijamy 500 milionów expa. Zapraszam na odcinek. Straszak jechał. Większość z was zapewne zna tą miejscówkę, ale dzisiaj jest po raz kolejny, nie wiem czy to zobaczycie, 31 stopni, więc pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. Ale wczoraj, jak większość z was widziała, która followuje mnie na Instagramie, wczoraj przeszliśmy 17 km. Masakra. Miałem spotkanko. Jak zresztą możecie zobaczyć tutaj to zdjęcie z Instagrama. Także gorąco oczywiście zachęcam do tego, aby obserwować mnie na Instagramie. Różne informacje, które są szybciej niż na YouTubie. Można się dowiedzieć oczywiście. Ale przez to, że wczoraj właśnie tyle kilometrów zrobiłem, udało się przejść 100 km. Ale był fail też kolejny, bo zapomniałem wrzucić Starpisa szybko. Od razu jak włączyłem grę, nie zdążyłem nawet. Ale 100 km zaliczone, także spoko. Idziemy dalej, bo mam nadzieję, że tam przejdę jakoś. Mam taką nadzieję. Także widzę, że jest przejście, bo zazwyczaj jak nagrywałem, no wy zresztą też to widzieliście, to byliśmy zawsze tylko w tamtej części, a dzisiaj muszę dostać się właśnie za tą drugą linię torów, ponieważ potrzebuję pewnego gyma, na którym nie mam złota, bo dzisiaj, tego też wam nie powiedziałem na początku odcinka, dzisiaj powiem wam, ile expa za co możemy otrzymać. Generalnie widziałem, że tam nie jest do końca zupdate'owane to. Pewnie to było bardzo, bardzo dawno temu po prostu zrobione na Silk Roadzie i nikt tego nie zaktualizował, ale mniej więcej sobie powiemy, co i jak expa dostajemy za co. Mam nadzieję, że się przebije. Że kochani, troszeczkę fail z mojej strony. Myślałem, że uda się przebić tam do głównej ulicy, bo potrzebujemy dojść właśnie do tamtego gyma. Tam nie mam złota, mam brąz, a właśnie potrzebuję gyma, na którym mam brąz, a nie złoto, nie srebro. Tu mamy jeszcze jeden w sumie, który jest żółty, ale 16 minut. W sumie nie wiem, czy mam go na jaki kolor. Ale no niestety pytałem pana i pan powiedział, że muszę iść naokoło. Nie da się tędy w ogóle przejść, bo tu są praktycznie same takie wielkie firmy, wiecie, wielkie, mają po prostu powierzchnię i nie ma żadnego sposobu na to, żeby się przedostać. Trzeba iść tutaj tą główną niby ulicą przy torach i wtedy dopiero wyjść na tą główną, taką normalną. Ale jest wiaterek, więc jest w miarę przyjemnie, chociaż to jest też, wiecie, zdradzieckie, bo nie czujemy tego ciepła, a słoneczko nas opala, nie? Już chyba jesteśmy blisko cywilizacji.
Generalnie zjadłem sobie batonika, wziąłem sobie na drogę, mam nadzieję, że nie jestem nigdzie brudny. Ale ostatnio robiliśmy Lucky Trade'a. W sumie jak już idziemy, bo właściwie chyba zaraz dojdziemy do głównej drogi, więc może być troszeczkę głośno. Spotkaliśmy się z Mrolicą i zrobiliśmy naszego Lucky Trade'a. Ja niedługo będę wybierał się generalnie do Katowic i okolic, więc to na pewno będziecie mieli informacje na ten temat, jak będę się wybierał, bo jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Ale Kasia ma już swojego szlundo właściwie, Mewtwo. No i zgodziła się na to, żeby wziąć ode mnie Shiny Timburka. Mam jeszcze generalnie dwa, więc tak nie ma tragedii. O, jest ulica, dobra, już jesteśmy blisko. Więc wymieniliśmy się Shiny Timbur za Shiny Mewtwo. Ja sobie wybrałem takiego 2317, mówię, będzie 87, urośnie mu. Ale nie. Urosło mu tylko o 42357, więc to nie było szundo. Ale co do expa, to za chwilę. Także moi drodzy, mamy tutaj galeńskiego Zigzaguna, którego jak wiecie nie mam shiny, ale ten gym jest generalnie dla mnie brązowy, w sensie nie mam tutaj złotej odznaki i powinniśmy dostać, nie pokazał się exp, o 63 expa, więc muszę teraz tutaj poczekać jeszcze 15 minut, 20 właściwie, żeby wyrównać sobie tutaj tą liczbę na końcu 771, żeby było 0 i wtedy dobijać do 500 milionów. No już zostało bardzo, bardzo mało. Także kochani, mam nadzieję, że mi widać. Troszeczkę wieje, ale raczej mikrofon powinien wygłuszyć to wszystko. W sensie mam kota założonego. Gorąco strasznie, ale znalazłem tą miejscówkę w cieniu, ładnie, jakiś tutaj placyk zabaw, fajnie. Gorąco, w takie dni pamiętajcie o wodzie. Dobra, żebym jej nie zapomniał. Ładowarka, szybko. I teraz, moi drodzy, tak jak wam mówiłem, mamy tutaj Silpha generalnie. Exp taki. Trochę tirów tu jeździ, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać. Dobra, ale tu mamy Arlo i wszystko. Ale Exp. Mamy tutaj przygotowane od Silpha. Tak jak mówię, to jest generalnie mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo dawno temu przyszkowane i nie było po prostu zrobionych update'ów, no bo nie ma na przykład tutaj uwzględnionych wysyłania giftów czy też friendów, w sensie exp, tak, za friendy. Więc mamy tutaj curveball bonus, no to mamy nie 10, a 20. Nice throw bonus mamy też 20, nie 10. Feed a gym defender a berry, czyli wrzucenie malinki w gyma, to jest 50. Myślałem generalnie, że 20, wrzucałem przed chwilą właśnie, żeby mieć te, wiecie, 0 na końcu i jednak okazało się, że jest 50 expa za wrzucenie malinki, więc bardzo, bardzo spoko, tak? 10 malinek to mamy 500 expa. Generalnie możemy wrzucić 100 malinek, no to jest 5000 expa co pół godziny za tylko wrzucanie malin, plus 30 Stardusta, tak, to też wam mówiłem oczywiście, za każdą malinę wrzuconą w gyma, więc to jest bardzo, bardzo spoko. Tutaj niektóre rzeczy się nie pozmieniały, czyli na przykład jak Pokémon nam ucieknie, to mamy 25 expa, zakręcenie gymu przeciwnej drużyny, tak, czyli nie naszej,
i nie mamy tam żadnej odznaki. Tu się okazało właśnie, że jednak to nie jest, to jest chyba jakiś zupełnie nowy gym. Dziwne, że nie mam tam nawet jakiegoś brązu albo z srebra, więc musiał być on zupełnie nowy. Ten stary, co tutaj był, chyba zniknął. Nie wiem dokładnie, pewnie zapytam się kogoś, kto tutaj robił złoto, Maćka albo coś. Maciek pewnie będzie wiedział. Ale to jeśli chodzi o kręcenie gymem, który nie jest naszego koloru po prostu, więc tutaj mamy, no dobra, to nam chyba będzie jednak troszeczkę przeszkadzało. 31 expa, jeśli zakręcimy gymem, który nie ma, w sensie tak jak ja teraz, przejąłem sobie właśnie tego gyma, nie miałem żadnej ani brązowej, ani srebrnej, ani złotej odznaki, więc dostałem 31 expa. Gym innego koloru, gdzie mamy brąz, tak, czyli to mamy 50 expa. Great throw bonus to jest nie 50, a 100 expa. First throw bonus, tak, czyli jeżeli złapiemy Pokemona za pierwszym rzutem, to mamy 50 expa. Interakcja z Pokestopem też 50 expa. Tutaj 63 expa jest za to, jeśli mamy brązową odznakę na gymie naszego koloru. 75 expa, jeśli kręcimy gymem, który jest srebrny, w sensie mamy srebro, tak, na nim, a no nie jest po prostu, tak jak w moim przypadku na przykład, nie jest żółty, tak. Później mamy spin friendly gym photo disc with silver badge, czyli mamy, jeżeli mamy srebrną oznakę na tym gymie, to dostajemy 94 expa i jest to po prostu gym naszego koloru. Enemy gym, czyli gym innego koloru, gdzie mamy złoto, to jest 100 expa. 10 unikalny pokestop bonus, to mamy 100 expa, tak, czyli jeżeli kręcimy stopami, to 10 daje nam jeszcze taki bonusik. Za złapanie Pokemona mamy 100, za Excellenta mamy teraz 1000, tak, to się zmieniło, więc to niedługo, jak będzie bidów, tam będziemy mieli razy 2, razy 3, razy 4 przez parę dni, ale to pewnie jeszcze odcinek sobie przygotujemy na ten temat. Na live mówili około 78k expa za jeden rzut, jeżeli będziemy mieli streaka tego siódmego, więc bardzo, bardzo sporo, czy sporo, dużo, nie? Dużo expa. Później mamy nasz złoty gym, tak, i nasz kolor gymu, to mamy 125, za wyklucie jajka mamy 200 expa, nowy pokestop to jest 250 expa, streak, tak, czyli 10 nowy pokestop to jest 500 expa, za wyklucie jajka 5-kilometrowego to jest 500 expa, jajka 10-kilometrowe to jest 1000 expa, nowy Pokemon do Pokédexu to nie jest chyba 500, tylko teraz to jest 1000 expa, ewolucja Pokemona to też jest 1000. First Pokestop Spin of the Day, czyli jeżeli zakręcimy stopem po raz pierwszy danego dnia, to jest 500 expa, 500 expa za catch, tak, pierwszy, po prostu złapanie pierwszego Pokemona, no i za ten 7 bonus streak, czyli siódmy dzień pod rząd złapany z rzędu, złapany Pokemon, to jest 2500, tak samo z Pokestopem to jest 2500. Complete Array pierwszego tieru, tak, czyli te jajeczko nasze jedno gwiazdkowe, to jest 3500 expa, chociaż w sumie nie wiem jak to jest teraz, bo za Zigzaguna właśnie dostałem 3500 expa i nie wiem czy to zmienili dla wszystkich, no bo teraz nie mamy drugiego tieru, tak, nie mamy czwartego tieru, tylko mamy pierwszy, trzeci, mega i legendary, więc mamy 10 tysięcy za mega raid, 10 tysięcy za legendary raid, tutaj jest 4000 expa za raid tieru trzeciego. Chyba jest teraz 6 tysięcy z tego co kojarzę, chociaż nie wiem. Generalnie jeśli coś jest źle, chciałbym przygotować taki odcinek, gdzie byśmy wszystko spisali, zrobili w jednym odcinku ile za co jest expa, więc piszcie w komentarzach jeśli jest tu jakiś błąd oczywiście i jeśli czegoś oczywiście nie wymienię. Także mamy tutaj Defeat Enemy Pokemon at a Gym, czyli za każdego zbitego Pokemona z gyma mamy 100 expa, chociaż to możemy też się tutaj mylić. I beating every Pokemon at a gym, czyli za po prostu zawalczenie z danym Pokemonem na gymie, tak? Czyli nie zbijemy go, mamy 50 expa. Także tutaj nie są uwzględnione właśnie wysyłka giftów. Nie wiem dokładnie ile to jest, także możecie dopisać to w komentarzach. Na pewno dam wam serduszko. I oczywiście za pierwsze serce, tak? Czyli jeżeli dodajemy kogoś na nowo do friendów, to mamy 3000 expa. Jeżeli wbijamy z nim drugie serce, to mamy 10 tysięcy expa, trzecie serce mamy 50 tysięcy expa, no i czwarte serduszko, no to 100 tysięcy expa. No i jeżeli to wszystko robimy na jajeczku, to mamy oczywiście razy 2. Więc teraz jeśli chodzi o mnie, moi kochani,
Ach te tiry. Jeśli chodzi o mnie, to właśnie brakuje nam 13 tysięcy expa na to, żeby wbić 500 milionów expa, ale chyba jednak zmienię. Przejdę się gdzieś, żeby nie było tak blisko tutaj ulicy i mam nadzieję, że nie będzie tak głośno. Dobra, teraz chyba powinno być mnie widać. Mam nadzieję. Dobra, jesteśmy ładnie w cieniu. Wszystko jest, gitarka. Mam nadzieję, że liście nie będą jakoś super szeleścieć. Także moi drodzy, 499 milionów 999 tysięcy. Mała generalnie wtopa. Teraz jest expa 1000. Nawet w sumie nie wiedziałem, że jest 1000 expa za to, że ewoluujemy Pokemona. Także zrobimy sobie ewolucję tutaj od Losieksa. Generalnie seteczka ładnie. 100% ID Gible, więc pewnie w grudniu będę oczywiście robił go na Garchompa, żeby otrzymać atak Earth Power. Także ostatnia ewolucja do 500 milionów expa i moi drodzy, jesteśmy w połowie drogi do miliarda. Na pewno kiedyś to się wydarzy, ale no oczywiście, no jak wiecie, ja tak na expa nie zwracam uwagi, wrzucam sobie po prostu jajeczko i tyle. Także zobaczmy, Gible ewoluowany i moi drodzy, 500 milionów expa. Także zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie, żeby dołączać do naszego Discorda. Link jest oczywiście podany w opisie tego odcinka. No i mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jeśli będzie kiedyś 60 level, to na pewno będę jego bardzo, bardzo blisko. Także jeszcze raz, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Teraz jakbym poszedł tam prosto, ale nie da się, to bym był w domu 10 minut, a muszę iść na około jakieś 40. Masakra.